Witam Państwa z Częstocic. To dzielnica Ostrowca Świętokrzyskiego, ale kiedyś to była osobna wieś i powstała tutaj właśnie cukrownia, bardzo ważne miejsce, a o nim opowie pan Waldemar Brociek, który jest kustoszem Izby Pamięci Cukrownictwa Krajowej Spółki Cukrowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj była cukrownia, bardzo ważny punkt na mapie w ogóle województwa świętokrzyskiego. Tak, bo jednak cukrownia spowodowała duże zmiany. Cukrownia dawała pracę kilku pokoleniom mieszkańców Częstocic. A kiedy powstała cukrownia w Częstocicach, no i do kiedy funkcjonowała? Powstała jako jedna z pierwszych cukrowni w Królestwie Polskim około 1840 roku i pracowała do roku 2006. Cukrownia w Częstocicach miała to szczęście, że w 80. latach XIX wieku powstała spółka akcyjna i dzięki temu były pokaźne pieniądze na modernizację. Zresztą wtedy doprowadzono kolej do Ostrowca. Cukrownia wystąpiła właśnie do zarządu kolei budującej się o powstanie odnogi. I powstała odnoga, która umożliwiała nie tylko transport cukru na dalekie rynki europejskie, ale także przywóz materiałów, urządzeń, maszyn. Dzięki temu w latach 80., 90., potem na początku XX wieku zupełnie zakład zmodernizowano, unowocześniono. No i trzeba przyznać, że wtedy cukrownia była zakładem zupełnie nowoczesnym, prawda, na miarę europejską. Pracowali tutaj wybitni fachowcy, właśnie chemicy, mechanicy. W 1913 roku zbudowano cukrownię w Łostów, która należała do tego samego towarzystwa akcyjnego. Pracownicy zajmowali się też sportem, było też kółko wędkarskie. Tak było do 2006 roku. Wtedy w ramach Krajowej Spółki Cukrowej prowadzono restrukturyzację i z tych ponad 25 cukrowni tylko 7 zostało przy życiu. Cukrownia Częstocice została zamknięta. Dzięki zarządowi Krajowej Spółki Cukrowej powstała Izba Pamięci Cukrownictwa, która jest w budynku takim historycznym z lat 80. XIX wieku. Można tutaj w tych wnętrzach oglądać dzieje cukrownictwa na ziemiach polskich. Pan oprowadza po tej izbie. Kiedy można ją odwiedzić? Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. Numer telefonu 695-650-326. Można się wcześniej umówić na wizytę. Zwiedzanie jest bezpłatne. Można zobaczyć multimedialny kiosk z wieloma tysiącami skanów, zdjęć poświęconych cukrownictwu. Wyświetlamy filmy o tym, jak produkuje się cukier, na temat historii cukrownictwa. Jest bardzo dużo, kilkaset ciekawych przedmiotów. Zachęcamy do odwiedzenia Izby Pamięci Cukrownictwa w Częstocicach. Moim i Państwa gościem był pan Waldemar Brociek, kustosz Izby. Dziękuję. Dziękuję.